Młodzież Wszechpolska, proszę. Przemysław Hołys, Młodzież Wszechpolska. Szanowny panie marszałku, przez ostatnie dwa miesiące gorącym tematem w Polsce była rzekoma i w końcu dokonana zmiana premiera. Czy nie uważa pan, że tak długi proces tej rekonstrukcji rządu, który się jeszcze nie dokonał, jest korzystny dla Polaków? I czy kreowanie tą opinią publiczną, którą niejako kreują właśnie dziennikarze i politycy, nie powinno być skupione bardziej na ustawach, takich ustawach jak ważnych dla Polaków, jak ustawa o sądownictwie, czy o zmianie ordynacji wyborczej? Czy nie na tym powinniśmy się skupić, opinia publiczna się skupić, a nie na ciągłym domniemywaniu, jaki minister zostanie zastąpiony przez kogo? Nie, znaczy władza wykonawcza, rząd jest bardzo ważny. Ustawy są ważne, bo są domeną prawa, ale jednakże władza wykonawcza jest taką domeną zmian, eksperymentu, odwagi. I to jest bardzo ważna ta zmiana, która się dokonała. Oczywiście można mieć pretensje, że trochę za długo się o tym mówiło, ale to jest bardzo ważna zmiana. No, to jest inna jednakże osoba, inna sylwetka, inne możliwości nowe. Ja wierzę, że to będzie dobra zmiana. Ale te spekulacje trwają niejako kilka miesięcy, a przez ten czas są dokonywane takie ustawy, które pozwalają, które finansują na przykład cmentarz żydowski w kwocie 100 milionów złotych, gdy zaniedbywane są sprawy Polaków na Kresach Wschodnich na przykład. Nie no, cmentarz żydowski to jest głębsza sprawa, proszę pana, bo to jest właśnie naród, który zginął, który został wymordowany. Naród Żydów polskich został w czasie wojny wymordowany, bo co jest takim jakby znakiem, czy takim największym jakby tego narodu, że tak powiem, wartością, co jest jakby jego cechą główną, język, prawda? A język Żydów polskich no jest językiem już prawie martwym. Może gdzieś tam na Manhattanie, może w niektórych uniwersytetach w Izraelu, ale to język jidysz został zabity. No i nam Polakom należy się jakby świadectwo takie dać temu, że to jest naród, który z nami razem szedł przez ponad 600 lat, no i został zamordowany przez Niemców. No to jest wielka rzecz. Także tutaj ja bym się nie bał pieniędzy, które dajemy na to. Pan rozumie? Oczywiście ta sytuacja na Ukrainie i tak dalej, ona też dotyczy nas i to jest następna sprawa, którą powinniśmy rozwiązać. No nie możemy się godzić na to, żeby nasz sąsiad budował pomniki mordercom. No bo to jest coś bardzo, bardzo ponurego, bo on wtedy robi źle nie tylko pamięci naszych rodaków, ale sobie sam. Ukraina sama sobie krzywdzi siebie, że tak powiem, głębiej. No bo jeżeli się gloryfikuje jakby no, złych ludzi, to sama staje się złym, sami stają się złym narodem. A to grozi Polsce, grozi ładowi pokoju na tym terytorium i to grozi Ukraińcom na dłuższą metę. Także to jest oczywiście to zasadne pana pytanie. Szanowny panie, właśnie czy nie warto się skupić na tych rzeczach, o których pan teraz mówi, na dyskutowaniu o tych rzeczach, a nie na kwestiach personalnych w rządzie? Nie, personalne rzeczy są bardzo ważne. Dla władzy wykonawczej są bardzo ważne. Bo to jest, bo oczywiście, że ode mnie, od mojego syna premiera, nawet od pana nawet prezesa Kaczyńskiego, od wszystkiego, od wszystkich person, które w Polsce występowały przez ostatnie, czy w ogóle kiedykolwiek, no my jesteśmy ważniejsi. To znaczy w tym sensie jako zbiorowość. Znaczy nie osoba jest najważniejsza. Ważniejsza jest ta zbiorowość, z której ta osoba wychodzi, no ale dla zbiorowości pewna personifikacja, pewna jakby no, świadomość przywództwa, to jest bardzo ważna rzecz. Także te względy personalne są ważne. Żebyśmy mogli ufać sobie nawzajem, to musimy ufać naszym przywódcom. I to jest potrzebne. Wszelkie fora są doskonałe do dyskusji. Ja zakładam, że dzisiaj nie o personaliach będziemy wyłącznie rozmawiać.